włączenie głównie metali przez stopienie brzegów łączonych elementów z dodawaniem lub bez dodawania spoiwa. Wyróżniamy spawanie elektryczne, gazowe, elektrożużlowe, termitowe, laserowe. Dzień dobry wszystkim, w ogóle witam. Słuchajcie, spotkanie jest pod tytułem... Spotkanie jest pod tytułem kto ma spawarę, ten ma władzę. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas potrafi coś tam przy aucie podłubać, jakiś zestaw narzędzi mamy, pokręcić kluczami, klocki hamulcowe, tarcze wymienić i różne inne dziwne rzeczy, ale problem powstaje w momencie, w którym łączymy ze sobą materiały. Łączenie materiałów to nie jest taka prosta rzecz. Potrzeba po pierwsze do tego odpowiedniego sprzętu, po drugie umiejętności. Praca spawacza mnie przeistacza, z piórka na wietrze w lodołamacza. Gdy ściskam w dłoni pręt spawalniczy, wtedy nie umiem myśleć o niczym. Jak tylko trwale łączyć metale, spawam na oślep w obłędnym szale. Stale, żelaza, chromy, tytany, ten dar od niebios został mi dany. Próbujemy troszeczkę wyjaśnić, jak nakładać spaw tak, żeby trzymał, żeby był odpowiedni. Jak używać sprzętu, nie tylko spawarki, ale i dodatkowych rzeczy do tego. Teraz troszeczkę o przygotowaniu materiału. Nie da rady spawać czego? Rdzy. Często przyjeżdżają ludzie, panie, pan nam tu tylko ten wydech heftnie i tak dalej. Gówno prawda. Stal musi świecić. Sekret stworzenia dobrego spawu leży w przygotowaniu materiału. To jest najważniejsza rzecz, jaka jest potrzebna do tego, żeby zabrać się za spawanie. Czyli, jeżeli mamy powierzchnię, która jest pomalowana, zdzieramy farbę do gołego. Jeżeli mamy powierzchnię, która jest zardzewiała, zdzieramy do gołego. Jeżeli mamy powierzchnię, która jest przykurzona, zapruszona, cokolwiek, zdzieramy to do gołego. Po pierwsze, zasady health and safety. Spawarka wydziela potężne promieniowanie UV, więc maska, podstawa, rękawice, podstawa i nieodsłonięte części ciała. Czyli nie spawamy na krótki rękawek, bo wracamy do domu, wyglądamy jak ruski traktorzysta potem, skóra opalona i tak dalej. Czyli cokolwiek spawacie przy swoim samochodzie, pamiętajcie o odpięciu baterii. Mamy materiał, możemy spawać albo spawem ciągłym, możemy spawać spawem, który prowadzimy w ten sposób, możemy spawać spawem, którym ja najczęściej spawam. To jest mój ulubiony spaw. Spawamy w taki sposób. Lecimy tak, 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 11 tysięcy obrotów na minutę. Jeżeli wypadnie wam z tego drucik i trafi was w oko, to wam przebije gałkę oczną na wylot. Nie ma opcji, żeby używać drucianych urządzeń szlifierczych bez osłony albo full face mask, albo przynajmniej okularów. Jeżeli was to trafi w skórę, to się da wyjąć. Jeżeli wam pierdyknie w oko, jest KO, jest po temacie. Od 200 amper w górę zaczynają się spawarki tak zwane przemysłowe, czyli takie jak ma Michał i Piotrek, to są ich dwa konie robocze. To są piękne maszyny, one świetnie gryzą, świetnie spawają, ale nie każdy może sobie na taką spawarkę pozwolić, bo to jest wydatek rzędu 500 zł. Dla mnie nie wiedzieć czemu wolność ma zapach acetylenu. Powstałe skarbidło gazy doprowadzają mnie do ekstazy. Mistyczny łuk elektryczny działa jak napój energetyczny. Spawanie to takie danie, które smakować mi nie przestanie. Wiedziała, że mamy zrobić koniec. To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść. Spawanie. Łączenie głównie metali przez stopienie brzegów łączonych elementów z dodawaniem lub bez dodawania spoiwa. Wyróżniamy spawanie elektryczne, gazowe, elektrożużlowe, termitowe, laserowe.